Oprócz tego, że ma moje ulubione kolory, to powiem wam, jak na razie, a zobaczcie, zielony to zielony kolor nadziei, jak na razie to najlepszy powerbank na moich testach. Oczywiście w mocy 2400 W i pojemności baterii 2 kWh. Także zapraszam was na testy. O, kto tam macha rączką z tyłu? Dzień dobry. Zapraszam was na testy powerbanka stacji ładowania Fossibota 2400 W. No i pierwszy test. Czas zacząć, czyli ile uda się przez cały dzień. Dzisiaj mamy 14 maja, żeby nie było. Z rana wstałem. Za 15:06. Żeby właśnie zacząć ten test, czyli ile przez cały dzień, bo ma być ładny słoneczny dzień, uda się naładować właśnie tego Fossibota. I po to sobie to na kartoniku położyłem, pierwsze, żeby w trawie nie stało, bo trawa też robi zacienienie, a po drugie to będzie działało tak jak moje solar trackery. To przynajmniej tak ze 3 razy na dzień przestawię, czyli będę go przestawiał. Na wózku jest Fossibotek, bo ja dalej dźwigać nie mogę, ale sobie uprościłem zadanie po prostu. No i tyle. Zobaczymy, ile te 200 W w takim paneliku przenośnym dedykowanym pod takiego Fossibota, który ma 2 kW pojemności, wsadzi energii. Słonko na razie tam zatrzyma. Czyli warunki polowe. Jak na biwaku, wiecznie jakieś drzewa, słonko się pojawia później. Dobra, lecimy z testem. A, jeszcze jedno. Idzie 4 waty. Także coś się dzieje. No dobra. Lecimy. No i trzeba sprawdzić, czy tu się cokolwiek dzieje. Słuchajcie, słonko już na niebie operuje. 8:30. I zobaczmy, co tu się dzieje. Czy się w ogóle coś dzieje, czy nie dzieje. Dzieje się, no jak 200 W idzie tutaj 163 W, 200-watowego panela, 163 W idzie, no to bardzo fajnie to sobie działa. Mamy tutaj 10% już naładowane. Panel możemy obsługiwać tym coś tu się zakurzyło. O, to teraz muszę tutaj troszeczkę do góry. Panel maksymalnie może mieć 50 V. I 500 W. Także 500 śmiało można podpiąć, bo on tam 50 V nigdy nie osiągniemy tego w zimie, nie będziemy używać. Chyba że będziecie, no to wtedy trzeba liczyć, żeby te 50 V biegły otwartymi w ogóle. 11,5 Ampera, także no trochę tej mocy można tutaj podłączyć. Pojemność 2480 i wszystkie dane tutaj. Ja tutaj jeszcze na koniec filmu ogólnie opowiem o nim. Najpierw testy, później będziemy opowiadać, co dzieje jak. No i mamy południe, słuchajcie. Tracker działa cały czas, jak jeden. Te się gapią w tamtą stronę. Ten też się musi gapić w tamtą stronę. I tak, słuchajcie. Jak sobie to od czasu wodę obserwuję. Kurde, tutaj właśnie ten cień. I tak trzyma się. 170, 165 W. Bardzo ładnie to się trzyma. No i to jestem zaskoczony, że już jest 43% nabite. Także bardzo fajnie. No, powiem wam, nie spodziewałem się takiego wyniku. Nie wiem, by tu przeliczył, nie przeliczył, ale jednak temperatura paneli, temperatura powietrza, słońce, szmery, bajery. I powiem wam, to jest chyba najlepszy okres. No, lepiej nie wyciągnę już chyba więcej energii z takiego testu. Bo dzisiaj tak średnio jest 18-20 stopni, taki lekki wiaterek chłodny wieje, czyli jest chłodzenie paneli, jest czyste niebo, nie, niczym nie tam, no tak za mną nawet widzicie, tutaj, no jednak tu, aha, za mną jest takie, troszeczkę takie smugi są, ale tutaj, o, gdzie słońce świeci, to praktycznie nie ma nic. I długość dnia już jest odpowiednia i temperatura, także jak w lecie by był test, przy gorącu takim sytym niestety panel się nagrzeje, straci na wydajności, czyli dzisiaj będzie najlepszy uzysk. No i
Powiem wam, zdziwię się, jak dobije do 100%. No, bo nie wierzyłem w to, naprawdę. Czyli test leci dalej. I tak. 17, już prawie. Tak, żeby liczył od 6 rano, to 11 godzina mniej więcej. Opowiem wam, nie wiem ile, o której konkretnie, no ale tak liczyć. Od 6 rano mniej więcej wychodzi. Słonko jeszcze trochę jest. No w końcu, nie wiem czy mówiłem, 14 maja, także bardzo dobre warunki. Trackerki też je słonko gapią. Później na koniec dnia pokażę ile produkcji było z tych dwóch solar trackerów, bo tutaj jest 3,85 kW i 5 kW. Ten drugi jest bifacjalny. I pokażę wam, jak idzie ta linia cała, kiedy ta instalacja startuje. Kiedy no to powiem, hamuje, to już inna sprawa, bo tam są drzewa, a to po słońcu nie widać. Te drzewa niestety robią robotę. No ale dobra. Tyle czasu. O, chmurka znowu przyszła. Średnio tu się trzyma. Ja muszę zacieniać tutaj, żebyście coś na wyświetlaczu widzieli. Średnio tak 160 W trzyma, także jestem no mile zaskoczony przez to, że no jednak to jest czarne, temperatura. No fajnie, to mi się podoba. No i zobaczcie, mamy już 73% naładowania. 100 raczej nie będzie, ale nigdy nie mówmy nigdy, bo jak mówię 17, no nie, to tak około 2 godziny słońca, także do 100 nie dobije. Ale jestem zaskoczony, fajnie to leci. No słonko tam jeszcze świeci trochę i to tak dosyć. Która to jest? 19, to jeszcze trochę poświeci. No niestety, ja już się nie mogłem dalej przysunąć, tam jeszcze świeci, o widzicie, bo sąsiada jeszcze świeci. Trzeba było tam iść po prostu z tym całym tałataństwem. No ale nie ma nigdzie praktycznie idealnych warunków. Jak nie z prawej, to z lewej, to drzewa. Nic nie da wymyśla. I ile się udało przez dzisiejszy dzionek napić? Zobaczcie. 81%. Powiem wam, no, nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie mniej. Niby to by przeliczył przez te, która to jest, 19, to 13 godzin, razy to, razy tamto. Ale warunki są warunkami i już mnie nauczyło życie, że póki testu nie skończę, to nie przeliczam, bo szkoda, bo to życie może co innego pokazać. Także teraz wam wyrzucę test, który robiłem wcześniej, czyli test, ile można wyciągnąć z tego Fossibota energii. I powiem ci, zależy kto ogląda, że no numer jeden, udało mi się z niego wyciągnąć najwięcej energii z tych powerbanków, które mam, o tej pojemności baterii, bo tutaj one wszystkie mają średnio 2000 tam z groszami tych watogodzin. Także teraz będzie test, a po tym teście powiem wam, no bo z tego wyjdzie, ile tutaj z tych procent energii by udało się odzyskać. Zaczynam. Najważniejszy test dla mnie, czyli ładowanie. Pyk, ładowareczko leci. Auta elektrycznego. Dzisiaj taka prowizorka, bo mnie dalej dźwigać nie wolno. Ale słuchajcie, leci nam, może inaczej. 224 V nam tutaj pokazuje, że ze stacji idzie. 9,6 ampera. No, wróćcie. Leci nam 2,1 kW. Tu nam pokazuje 2,16, no bo tam połówek nie pokazuje. A stacja pokazuje 2,26, czyli no tak jakby było 100 W na przetwarzanie. Powiem wam, no ciężko powiedzieć. No ale leci. Wentylator się włączył. Cichutkie te wentylatory, takie normalnie, że ledwo je słychać. Szkoda, że nie można przeciążyć, tak jak w przypadku farelki albo urządzeń oporowych, że wtedy się podłączy 3 kW na przykład jakiegoś grzałki, a on leci tylko na 2-4 kW. To wam za chwilę z tego jeszcze test pokażę, jak to można obciążyć. Pewnie przez to, że to przekaźnik po prostu tak działa i za dużo obciąża i od razu odcina. Ale z drugiej strony nie ma źle. Leci. Zobaczcie, mam ustawione 11 amper, a 9,6 tylko idzie. Tak się czasem dziwnie zachowuje. A jak podłączę pod normalną sieć, to dam 10 amper i leci 2,2 kW. Tylko tam może i voltaż jest troszeczkę wyższy. Dobra. Teścik leci.
Oby jak najwięcej kilometrów wyszło z tego Fossi Bota. No i koniec, naładowane. Poszedłem, wróciłem, a tu ciemno. Ale dobra, zobaczmy ile nabiło. Szkoda, że nie trzyma pamięci, ale po to jest wattomierz i baterie w nim. Zobaczmy, słuchajcie, nic nie widać. Nie widać czy nie będzie? Żebyście wy zobaczyli. Kurde, o jest, dobrze. O kurde, popatrzcie, 1,7 kWh. 1,7 kWh. No tak, na takie powerbanki trzeciego, o takiej mocy, 2400 W i bo zapomniałem z tego wszystkiego. Pojemność baterii jest 2048 Wh, czyli 2050 Wh. Testowałem 2060 Wh i 2160 Wh. I powiem wam, tamte oddały 1,4, 1,5 kWh, tutaj 1,7 kWh. Także no, dosyć sporo więcej, jak jednak na tą samą praktycznie konstrukcję. No, podoba mi się coraz bardziej ten Fossi Bocik. No i jak widzieliście, udało się wyciągnąć 1,7 kWh. Tutaj mamy 81%, czyli 1,36 wychodzi z przelicznika, ale 1,3 kWh bez żadnego problemu, oczywiście przez wyjście AC. A jakbyśmy użyli tego wszystkiego, to na pewno by było więcej do wykorzystania tej energii, ale jak najbardziej przeważnie wszystkich interesuje tutaj strona AC, bo tutaj jednak zastosowanie przetwornicy ma znaczenie tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, teraz tak, pokażę wam jak solar trackery dzisiaj pracowały właśnie, jak wygląda ten wykres, bo to fajnie widać. I co, i później bierzemy się za obciążanie, farelkami go dociążę, pokażę wam dlaczego jeszcze mi się podoba, bo nie każdy powerbank to ma. O, i słuchajcie, tak to wygląda z solar trackerów. Przypominam, że to są solar trackery jednoosiowe o stałym kącie 40 stopni i dzisiaj z mocy 8,85 kWh wyszło 91 kWh. Ostatnio było 96, także bardzo ładnie ostatnio było. I zobaczcie, jak to sobie fajnie pracuje. Bo już, która to mamy, o zobaczcie, 5:30 rano, a tu 1,7 kW już leci i bateria akurat była wtedy nawet ładowana, coś tam troszeczkę było doładowywane. Wchodzimy na 5 kW, ponad 5,5 kW już o 6:30, a taką mocą nominalną całodniową leci od godziny mniej więcej, będzie koło 10 pewnie, no tak 9:48 kW. I zobaczcie, cały dzień 8-8,5 tutaj ciągnie, trochę pików, ale cały czas bardzo ładnie to trzyma. 8,5-8,5 się pogoda bardzo ładnie była, bardzo ładnie to ogarnęła. Troszeczkę parę chmurek było, jak widać tutaj takie spadki, to nie napięciowe, tylko chmura przyszła, produkcję obcięło. I jak widzieliście, słońce świeciło niestety, ale ja mam już tam zacienione. Tutaj 2,5 kW, 1,9, coś tam się jeszcze mniej więcej kręci, ale nie jest źle, jest bardzo dobrze. Słuchajcie, 2,4 kW na południowy wschód też dzisiaj bardzo ładnie. Mamy 14 kWh, ja tam nie oszczędzam, cisnę w elektrykę, w inne rzeczy, 15 zużycie. Także cały czas baterie, więcej z nich ciągnę jak doładowuję, czasem na odwrót, no i na siebie ich brakło, prawda? I idziemy do Fossi Bota, ostateczne test obciążenie tak naprawdę, nie? Czyli tak, słuchajcie, czym obciążam? Farelki najprościej, nie? Jedna farelka na full. Idzie 1900 na 4 kW, 2400 W jest na wyjściu. Zapinam drugą i zobaczcie, co się dzieje, 2400 W i więcej nie puści. Farelka jest, o, farelka jest zapięta na pierwszym biegu, czyli już 3 kW jest obciążenia.
3000 watów jest obciążenia mniej więcej, ale on blokuje. Nie obcina, nie wyłącza się, bo mam tu parę powerbanków przetestowanych wcześniej, później. Później nie, tylko wcześniej i po prostu resetował się, wyłączał się i nie chciało to chodzić. Auta elektrycznego, tak jak mówiłem, niestety on albo ma w tym momencie jakiś taki przeskok, nie wiem, czy tam przekaźnik działa, czy coś, i odcina ładowarkę. Nie wyłącza tutaj, tutaj cały czas chodzi, odcina ładowarkę, także tam mogę tylko jednym prądem. I tutaj to mi się podoba, słuchajcie, to mi się bardzo podoba, bo wszystkie oporowe urządzenia można nawet przeciążyć, jakby był czajnik 3 kW, to się nie zdarza raczej, też dałoby radę. Także tutaj strona AC wyłączymy, wszystko jest oczywiście włączane. Troszeczkę tutaj też już oględzin. Co my tu mamy więcej? Tu mamy lampkę SOS, takie mryganie i wyłączamy. Tutaj mamy wszystkie porty od USB, czyli zwykłe USB, USB-C z większymi mocami. To uruchamiamy normalnie, nam się pokazuje, wyłączamy. Tutaj mamy porty zapalniczkowe, tutaj jest wyjście takie, nie pamiętam jak ono się nazywa. I tu mamy takie dwa mniejsze też, załącz, wszystko nam tu się ładnie pokazuje, załącz to. I AC jak załączymy, to tu jest o, pyk, AC jak załączymy, to nam się tam pokazuje taka ikonka. No ale AC wyłączamy, bo nam tutaj i dodatkowo, tak naprawdę to się nazywa Fossibot F2400. W opisie filmu będą linki tutaj do sklepu, jakieś tam zniżki, inne rzeczy. Co tam dorzucą, to zawsze korzystam. Ja mówię, że ja z nimi nie mam współprac żadnych. Jak są jakieś ten, to niech widzą, oddaję moje procenty. I dodatkowo jeszcze, co też nie jest oczywiste zawsze, okablowanie pełne. Czyli taka końcówka, co korzystałem właśnie do panela MC4 i na wejście. Tutaj mamy właśnie te wejścia do zasilania. Jedno i drugie, jak widzicie. Tutaj mamy właśnie to max 50 V. To chyba kiedyś próbowałem, nawet dwie baterie to z 51, ale z voltami nie ryzykujcie, żeby nie upalić tutaj urządzenia. Tutaj o, też dokładnie napisane po angielsku, by to przetłumaczyć, że volty, volty. I tutaj normalnie do ładowania AC, czyli z gniazdka. I tu mamy, ręki zaczyna brakować na to wszystko. Kabel sieciowy, no wyłącz. Jest. Taki solidnie kabel sieciowy, czyli ładujemy z gniazdka. I jeszcze możemy sobie podładować też, no, z gniazda w samochodzie, w autobusie, gdziekolwiek, nie, bo tutaj chodzi o woltaż, że ładujecie go z tyłu, jak macie taką wtyczkę, podpinacie i w trakcie jazdy, nie? Wtedy nie ma problemu, bo alternator i tak pracuje i macie naładowane. Także słuchajcie, tak to wygląda. Sprzęt mi się bardzo podoba. Numer jeden w moich testach. Jak widzieliście, bardzo fajnie wszystko poogarniał. Tylko mogę polecić. Także z mojej strony to wszystko. Do następnych testów. Także trzymajcie się ciepło. Słoneczka życzę, powodzenia, szerokości, czego tam chcecie. Szczęścia, zdrowia.